Uczniowie zdobywcy prestiżowych wyróżnień w sporcie i szeroko pojętej kulturze. Szanowni zebrani, sukces tych młodych mieszkańców naszej gminy nie byłby możliwy, gdyby nie wy tu obecni, rodzice, dziadkowie, opiekunowie i nauczyciele, wychowawcy szkolni, trenerzy. To wy, drodzy rodzice, od najmłodszych lat zaszczepiliście swoim pociechom zamiłowanie do nauki, do poznawania otaczającej ich rzeczywistości, zachęcaliście do czytania książek, do nauki, do sportu, do muzyki. Zapewne wspierali was w tym wasi rodzice, dziadkowie dzisiejszych abiturientów, dzisiejszych talentów Wieruszowa. Cieszę się, że na dzisiejszą uroczystość przybyli tak licznie. Również wy jesteście świadkami sukcesu waszych wnuczek i wnuków. Zapewne nie byłoby dzisiejszego naszego spotkania, gdyby nie ci młodzi ludzie nie napotkali w okresie edukacji w szkole podstawowej czy w gimnazjum odpowiednich wychowawców, nauczycieli, trenerów, o których Komus napisał: dobry nauczyciel wówczas znajdzie drogę do dziecka, kiedy sam siebie, swoje talenty i swoje środowisko wykorzysta dla swoich uczniów i ich zadowolenia. Nauczyciele, na których dotychczas trafiliście w swojej ścieżce edukacyjnej, potrafili zauważyć, dostrzec i rozwijać wasze umiejętności i talenty naukowe i sportowe. Możecie mieć, drodzy państwo, jako wychowawcy, nauczyciele i trenerzy dzisiejszych talentów Wieruszowa, satysfakcję i dumę z dobrze wykonanej pracy. Pracy, która w przypadku tych młodych ludzi jest również państwa sukcesem. Serdecznie państwu gratuluję. Podziękujmy brawami tym osobom. Zwracam się teraz do bohaterów dzisiejszego dnia, dzisiejszych uroczystości, do naszych talentów Wieruszowa. Niektórzy z was uczą się w szkole średniej poza Wieruszowem, ale większość nadal kontynuuje naukę w wieruszowskich szkołach. Wszyscy jesteśmy z was dumni, dumni z was są wasi rodzice, opiekunowie, dziadkowie. Dumna z was jest dyrekcja dotychczasowej szkoły, nauczyciele i wychowawcy was uczący. Gratuluję wam dotychczasowych sukcesów i życzę kolejnych. Życzę, abyście odnieśli dalej sukcesy naukowe, sukcesy sportowe, z przyjemnością i satysfakcją realizowali swoje pasje i upodobania. Nauka w szkole średniej to zaledwie krótki etap w dalszej nauce, w dalszym waszym rozwoju. To, czego dotychczas się nauczyliście, to, co dotychczas poznaliście, w szkole średniej jeszcze bardziej będziecie rozwijać, zdobędziecie nową wiedzę, a dotychczasową pogłębicie. To teraz stoicie u progu waszych najważniejszych decyzji. Decyzji, które wpłyną na dalsze wasze życie. Od nich zależeć będzie, kim w przyszłości zostaniecie. Bowiem jak mawiał Senekę, nie uczymy się dla szkoły, a dla życia. Przede wszystkim od waszej pracy zależeć będzie, czy odniesiecie w przyszłości sukcesy zawodowe, sukcesy sportowe i artystyczne. Życzę wam z całego serca zrealizowania swoich pasji i marzeń. Wierzcie mi, nie ma większej satysfakcji, radości, dumy niż sukcesy odnoszone przez dzieci i wnuków. Wiemy to my, rodzice, wiedzą to również wasi dziadkowie. To wasi najbliżsi byli i będą w dalszym waszym życiu podporą, waszym najważniejszym doradcą, waszym opiekunem, gotowym na udzielenie wam wsparcia w każdej sytuacji i w każdym czasie. To tu obecni rodzice, dziadkowie, opiekunowie, a także nauczyciele, wychowawcy i trenerzy oraz my, przedstawiciele władzy samorządowej, jesteśmy już dziś z was dumni. Drodzy uczniowie, jesteście, albo w niedalekiej przyszłości zostaniecie ambasadorami ziemi wieruszowskiej. Wyjedziecie stąd na studia. Niektórzy z was zapewne swoją przyszłość wiążą z Wieruszowem. Życzę, abyście również w dorosłym już życiu odnieśli kolejne sukcesy. Nie zapominajcie o ludziach tu żyjących. Pamiętajcie, że to tu, w Wieruszowie, zdobyliście podstawową wiedzę i umiejętności, które pozwolą wam odnieść sukcesy w Polsce, a może także poza granicami naszego kraju. W
Wszystkim tu obecnym jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjęcie mego zaproszenia, a talentom wieruszowskim życzę realizacji wszystkich planów. Pamiętajcie, że żadna rzecz nie jest znakomitsza od wiedzy.